Cześć, cześć, witam wszystkich, ja nazywam się komandosik.pl, witam i zapraszam na kolejny part serii przygody z Margonem. Jest to ostatni part w roku 2013, dzisiaj jest 31 grudnia, więc musimy to jakoś uczcić. Więc na początek zobaczycie sobie jedną walkę oraz pokażę wam, gdzie będziemy dzisiaj sobie szli i co zrealizujemy. Dzisiaj wybierzemy się do Andarum, no i oczywiście trochę poekspimy. Zobaczymy, czy tam warto ekspić, czy po prostu sobie dać z tym ekspowiskiem spokój i szukać innych ekspowisk, tak jak na przykład pójść sobie lepiej na Denisze, może jednak na Vermontach jeszcze zostać. No cóż, dzisiaj odpowiem sobie na te pytanie, więc zapraszam do oglądania. I na pewno nie będzie dzisiaj wam się nudziło. Piona, bez zmieni piona, piona, wszystkim dobrym ludziom piona, ta. Piona tu w tych stratach, niech ją przyjmie dobry chłopak, chłopak. Bez imieni nie hołota, bo potrafią się zachować. Piona za to wsparcie, na teraz i na starcie. Dam zapłaty w waszych słowach, a nie w kredytowej karcie. Na wam się nie wzbogacę, jeśli chodzi o finanse. My nie po to to robimy, żeby później willa basen. Na to są inne patenty, choć węszą konfidenty. To kusi droga tędy, gdzie puka za przekręty. Piona dużo farta tym, co żyją jak powyżej. Piona w kraju, ciągły podwyżek, gdzie wpierdalasz pasztetową, a nie kawią złotych łyżek, gdzie nie jeden już się wyżek honoru ambicji. Dużo mówiąc na policji, żeby wolnością się cieszyć. O pedalskich czynach szłoby zapisać cały zeszyt. Jak wątroby nie żyć, ciężko z takim gównem przeżyć. Piona, dla tych co potrafią się odmulić, że to życie już na starcie. Martwe jest natury, tu nie ludzkie szczury. A chłopcy, co wiedzą jak przetrwać. Mamy swoją wartość nieliczoną w drogich metkach. Dla nas każda przegrana to wygrany przedsmak. Przedsmak bez imieni piona. Zawsze skręca, zawsze dla ulicy i od niej vice versa. Bez imieni piona, po raz kolejny. Za zdrowie naszych, flaszkę rozlejmy. Dla dzieci ulic oraz brudnych bram. Dla każdego co, do wszystkiego doszedł sam. Zawsze licz na siebie, możesz podkreślić to zdanie. Dla kumatych dziewczyn, a nie kurwa famie. Wiesz co dobry chłopak, jak to czweluch jest rozpluty. Bez imieni propaganda, dla was dobre nuty. Zawsze na farcie i na cztery łapy kuty. I z daleka nie śmigają policyjne koguty. Zawsze dobre rapsy, strają hejterzy i trzęsą się lapsy. Piona za kraty, przesyła na szczerze. Wiesz co to optymizm, będzie dobrze wierzę. I ci co tak jak ja, ciągłe pole bitwy. Nabyte umiejętności wrogą zostają modlitwy. Piona to konkret, a klincz to marka. Słuchaj człowieku, to ta płyta walka. Sprawdź ten nasz produkt, jak zawsze gorący. Dla jednych wypas, a dla innych drażniący. Rap, polski rap, szorski rap, dobry rap, rapie rap. To jest rap, rap to rap, piasko łap, piona rap. Te stare i te nowe. Piona dla ekipy, za którą daje głowę. Dwie litery Peter, czytaj bombatyka. Piona dla Rogala, całego Flimika. Piona dla Ogroda, dla Daria Koksa Szyma. Tekstywy co powyżej, to moja druga rodzina. Pozdro dla brata, chociaż nierodzonego. Tomas wielka piona, szkoda, że dziś tak daleko. Przekaż całej ekipie pionę tam na wyspach. Tu za was kieli wpyty, to sprawa oczywista. Chłopaków co z nazwiska, dzielnicowy miał za bandę. Choć ulica przy ich sywach da świadectwo nienaganne. Piona kryminały, a w nich dobre chłopaki. Piona z taką mocą, że aż połamiemy kraty. Piona wiolin długi, nunik, kubiś i Pakistan. Za was wódka tutaj czysta, pytanie z kieliszka. Piona z tego miejsca ludziom, co nie szczędzą serca. Dla tych, którym w życiu nie brak zdrowego podejścia. Więc tak, doszliśmy już właśnie tutaj, ja chwileczkę sobie właśnie przeszedłem. No i tak, będziemy właśnie dochodzili już sobie do Andarum. Po drodze chciałem pokazać wam, kurde no... Musiał on go wybić, no kurczę. No dobra, ale go widzieliście, gdzie on stoi. Ja nie musiałem z nim walczyć. Kamienna jaskinia. Zobaczcie, kto tutaj się respi. Zaraz pokażę wam z tego gościa, jakie rzeczy wypadają. Ja niestety go nie ubiłem, ale widzieliście, gdzie on stoi, jak wygląda.
Zobaczcie, różka, hero, tutaj unikaty, różne takie fajne z niego itemy wypadają, więc naprawdę można tutaj właśnie można sobie na nim postać w drodze Dandaru, można sobie go zabić. Ale już muzyka się skończyła, mam nadzieję, że muzykę w miarę dobrą dałem do filmu, że nie zawiodła waszych oczekiwań. Więc takim sposobem możemy sobie już iść. Tutaj widzę, ten gościu idzie za nami. Mam nadzieję, że nas nie zaatakuje, bo jak nas zaatakuje, to znowu będę musiał 8 minut leżeć w mieście i już, szczerze mówiąc, mi się odechce znowu tutaj przychodzić. Muszę coś sobie w tym EQ zmienić, wam powiem, bo naprawdę mam słabiutkie te ekwipunek. Muszę coś sobie dokupić, bo naprawdę ciężko mi jest chociaż z kimś w OP wygrać, to naprawdę jest porażka. Muszę sobie zmienić te EQ, naprawdę nie wiem, wydam te 11 może na ekwipunek, bo tu naprawdę się w głowie nie mieści, że z nikim wygrać, bo to po prostu nie mogę. Na XP też mi idzie, no to jest też dla mnie nie do pomyślenia, że z takimi dwoma strażnikami Andaru będę miał problem, żeby wygrać. Mam nadzieję, że dzisiaj ich pokonam. Więc tak, doszliśmy do Andarum, jesteśmy na Andarum, zobaczcie jakie śniegi, ale na nasze szczęście jakoś się przez to, mam nadzieję, że przedostaniemy. Zobaczcie, tak wygląda Andarum, tak wygląda ta mapka, tutaj jest jakaś grota, tutaj śnieżna grota. Oj, kurczę, a strażnik Andarum, to myślałem, że ktoś inny tutaj będzie. Zobaczcie, tak to wszystko się prezentuje, no nie najgorzej ta mapka wygląda. No ale może ktoś zadać mi takie pytanie, a kurde, taka fajna mapka, ale gdzie tutaj expić? No widzicie, są tu różne takie strażnice, tygrysy lazurowe, więc kilka miejsc jest naprawdę dość, mi się wydaje, że ciekawych. Tutaj zobaczcie sobie spokojnie, spokojnie, bez problemu wygrałem z tą grupką. Zobaczcie, starożytny miecz mi poleciał warty 22 tysiące, to naprawdę jest dobry wynik. Jak na taki poziom wcześniej za 8 tysięcy takie pazury to było super, a teraz 22 tysiące taki miecz jest wart, więc naprawdę zarobek może wydawać się, że jest dość ciekawy. Dość ciekawy zarobek. No dobrze, przejdźmy sobie dalej. Zobaczcie, są tutaj dalej tej grysy. Tutaj jest świątynia Andarum. Kurczę, jakiś wojownik. Oj, to przyjaciel, to raczej nie powinien mieć z nim żadnych problemów. Dobrze, tutaj mamy tak. Tygrysy lazulowe, no widzicie, z takim poziomem to spokojnie możemy sobie wybijać je na szybkiej walce. Dodajmy sobie zręczność, żeby wiadomo być trochę bardziej zwinniejszym, żeby te nasze ataki były jeszcze lepsze. Tutaj już wszystko praktycznie wybiliśmy, no może nie jest to jakaś straszna rewelacja, jakiejś strasznej rewelacji tutaj nie ma, no ale śnieżna grota tutaj jest wejście od 90 poziomu dalej, więc na razie na tym 60 którymś poziomie nie polecałbym tutaj wchodzić. Śnieżna grota, piętro drugie. Piętro drugie, no widzicie, tutaj się znajduje. No i idziemy sobie dalej, zobaczcie, lazurowy tygrys na szybkiej walce został przez nas pokonany. No widzicie, też rewelacyjne doświadczenie z niego nie poszło. Zawsze coś tam jest. No tutaj mamy więcej stworów. Tutaj przeważnie nie ekspi dość dużo ludzi. To jest takie ekspowisko, no przez niektórych, no niektórzy nie wiedzą o tym ekspowisku, dlatego tutaj po prostu nie ekspią. Tutaj zobaczcie, kły dzikiego kota, no może nie są one jakieś zbyt rewelacyjne, zobaczcie, wartość ich może tak strasznie nie przekonuje, no skóra 1000 warta to też nie jest jakiś tam wielki rarytas, no ale miecz, zobaczcie, 22 tysiące, no spory zarobek, tylko że jeden minus tego jest wszystkiego, że ten miecz nie spada zbyt często. Czy to ktoś jest? O, jak się kolega chwali, że miksa heroicznego wylotał, już musi go wyrzucić, pokazać. Dobrze, że na handlu nam nie dały, żebyśmy zobaczyli. To jest RM, to są takie stwory około 80 poziomu, 84, 81, no już tak ponad 75, już tam by można było pójść. Na razie w tym momencie tam nie polecam nikomu pójść na tym 62, bo może jednego byśmy ubili, ale większe grupy to raczej za mocne są jeszcze niestety dla nas. Zobaczcie, tutaj
porażająca strzała, destrzał. No nie wiem, jak ktoś mógłby ocenić te moje umiejętności, które tak na szybko zrobiłem. Mam nadzieję, że w miarę są dobre, bo ja jakoś się z umiejętnościami zbytnio nie specjalizuję. Zawsze takie po prostu, które uważam za dobre, robię. No, nie spędzam nad tym jakby dużo czasu, nie zastanawiam się, może takie. Chyba, że naprawdę zrobię jakieś umiejętności, które mnie strasznie rozczarowują, to potem je najwyżej zmienię, ale tak jakoś do tego takiej wielkiej wagi nie przywiązuję. Zobaczcie, tutaj jest jakaś większa grupa, może dajmy grupę naszemu znajomemu, bo stoi on i tak za nami ciągle chodzi, może chce z nami grupę. No, daliśmy mu grupę. To jest trochę mocniejsza grupa. Składa się ona z trzech właśnie, czekajcie, tutaj trzeba wejść sobie, napiszę mu. Dobra, kolega chyba załapał, o co chodzi. No ale niestety widzicie, mam tą karę jeszcze za lagi, za nie wiem za co to dokładnie jest. Chodźcie sobie dalej. No, zobaczcie, tu jest więcej jakichś grot. Zaraz wam powiem, do czego to ogólnie wszystko służy. No, z czym to jest związane? Mam jeszcze tą karę. Zobaczcie, tutaj jest lodowa wyrwa. Lodowa wyrwa jest to mapa, gdzie respią się takie miśki. Tacy sami wojownicy. Są to wojownicy około 90-100 levela. Są one dość dobre, no ale jak mag ma, jak tutaj przychodzi taki mag ze ścianką, to nawet na 90 poziomie może sobie na nich ekspić. Gdyż wiadomo, bije ściankę, a to są sami wojownicy, nie ma tu żadnych innych profesji, więc niektórzy powiedzą, że fajnie sami wojownicy, a niektórzy po prostu się skrzywią i powiedzą, kurczę, jak sami wojownicy ekspić. Na przykład wolą z magami ekspić, albo z innymi jeszcze profesjami. Zobaczcie, tutaj jest jakiś hełm, 13 tysięcy jest warty. No wiadomo, że broń jest zawsze dużo warta. No, w porównaniu na przykład do takiego, nie wiem, do takiego hełmu czy coś takiego, chyba najwięcej zawsze warta jest zbroja. Tego nie jestem dokładnie pewien, ale tak mi się wydaje. Tutaj musimy sobie zmienić strzały, bo zobaczcie, jak nam mało ich zostało. Zmienimy sobie na trochę słabsze strzały, bo na razie takie dobre nie są mi wcale potrzebne. Tutaj pójdziemy sobie jeszcze troszeczkę w to miejsce, gdyż zamierzam stoczyć walkę z tą trójką, którą wam przed chwilą pokazywałem. Tutaj się schodzi w dół, zobaczcie, no i jest mapka z tymi miśkami. Może zaraz pokażę wam, jak ona wygląda. Tutaj są praktycznie takie dwie groty nazwowe. Jest to lodowa wyrwa oraz firnowa grota bodajże. Tak, firnowa grota, tak to się zwie. Pokażę wam tylko, jak to wygląda, bo dalej nie będę się zagłębiał, gdyż zobaczcie, niedźwiedzie działak. Musimy przejść, bo zaraz kolega podejdzie, zaatakuje i wtedy na pewno nie wygramy z nim jeszcze, widzicie, setny level to jest. To chyba nie są 90, pomyliłem się troszeczkę. Trochę ich osłabiłem, to nie są 90 poziomy, to są poziomy w okolicach setnego, tak, setny, 102, 105, tam 105 jest bodajże najlepszy z nich wszystkich. No to jest lodowa jak to się nazywa? Jaskinia lodowego czaru. Tu jest jakiś Julian, nie robiłem z nim nigdy questa, bodajże jest do niego jakiś quest. Tak, jest mapka zielona, czyli no PvP, czyli jak ktoś chce nas zadać, możemy się tutaj schronić przed jakimś dodaczem, albo po prostu chcemy iść na awka, a nie chcemy się wylogowywać, to możemy tutaj sobie stanąć i nic nam już nie będzie groziło. Czekajcie, nasz znajomy, przyjaciel, mam nadzieję, że za nami podążał. No dobra, podąża za nami. Tutaj jest ta grupka, którą chciałem tak zaatakować. Zobaczcie, składa się ona z dwóch tygrysów oraz jednego strażnika Andarum. Tutaj ten tygrys nie ma zbyt dużo procent, dlatego go sobie zaatakujemy. No zobaczcie, we dwóch wiadomo, jest łatwiej i samemu nie wiem, jak by mi poszło, bo na razie nie mam jeszcze takiej przewagi nad innymi profesjami. To na początku wojownik jest super, potem mu jednak tego SA brakuje, no i może mu później źle idzie, chociaż to wszystko się tak wyrównało. Pamiętam, w pierwszym sezonie graliśmy, to szło troszeczkę lepiej ze wszystkimi w PvP, ale wiadomo, trzeba się przyzwyczaić do tropiciela, bo wcześniej w pierwszym sezonie graliśmy łowcą. Więc tak, podążajmy sobie dalej. Tu jest jakaś taka mapka, nie wiadomo co tutaj jest. No kurczę, znowu tą karę dostałem. Mam nadzieję, że znajomy nasz atakuje te stwory.
atakuj te stwory. Dawaj, atakuj kolejnego razorowego tygrysa. No Jezu, chyba nie załapał. Poczekajcie, może mu skopiujemy to. Sel-te-sof, chcę, żebyśmy go pozdrowili. Dobra, pozdrawiam go za to, że towarzyszy nam w tym filmie. Dzięki niemu jest mi tutaj raźniej. No dobra, przejdźmy sobie na kolejną mapę. Zobaczcie, ta mapa jest tutaj na górze. Czasami ciężko ją dostrzec bez margo map. Czekajcie, to jest jakiś dedacz, kurczę. O, Jezu. Dobra, chyba naszego kolegę, kompana już zaatakował. Więc ja muszę jak najszybciej stąd uciekać. Zobaczcie, tutaj ktoś wybijał. Tutaj tygryski się zrespiły. Śnieżny tygrys. Zobaczmy, jak u naszego znajomego wygląda sytuacja. Nie zginął. Jeszcze jest przy życiu, został. Ja trochę tutaj ucieknę. Zabił cię. Czekajcie, spacja dotknęła mi się. Czasami tak mam, że nie jestem u siebie na komputerze. I troszeczkę na przykład klikam na klawisz jakiś i dopiero on po sekundzie łapie, albo czasami w ogóle nie łapie. To jest trochę denerwujące. O, dobrze, tutaj nasz znajomy zaatakował dużą grupę. Dobrze, że byliśmy w pogotowiu i możemy mu pomóc, bo widzicie, to już jednak nie jest przelewki. To są trzyosobowa grupa, która składa się z trzech tygrysów. Chodź tutaj. Zaraz go zobaczymy. Auto mnie nie dedną, jak napisał nasz znajomy. O, to jest jakaś trzyosobowa grupa. No i tak naprawdę powinniśmy expić samemu, no ale kolega tak chce z nami tutaj sobie chodzić, to nie będę tego zabraniał ani nic takiego. Czekajcie, to jest czteroosobowa grupa, zobaczmy jak nam pójdzie. Wydaje mi się, że sam bym z tą grupą nie podołał temu wyzwaniu. Zobaczcie, cztery lazurowe tygrysy, to jest naprawdę już sensowna grupa. Może porażająca strzała wykonam w tego tygrysa. Tutaj kogo biją? No, nie tego bił, co trzeba. Dobra, teraz co dobili go. Ja mam tutaj z porażającej strzały. Zobaczcie, 13 tysięcy doświadczenia. No, nie jest to jakoś tak strasznie dużo, no ale przy naszym poziomie to też nie jest jakoś tak strasznie mało. No wiadomo, jakbyśmy expili w grupie, to szłoby na pewno lepiej, no ale nie expimy, jakbyśmy expili solo, tak, przejęzyczyłem się, szłoby nam lepiej, ale nie expimy solo, expimy w grupie. Dlatego ten exp jest troszeczkę mniejszy, no to nie przeszkadza w niczym. A dwuosobowe to spokojnie sobie sam radzę, tam dostaje mi dość sporo procent. Tutaj jest, zobaczcie, jakaś następna czteroosobowa grupa. To ciężka grupa by była, jakby czterech strażników Andaru było w grupie. To naprawdę by już było dla nas duże wyzwanie z taką grupą wygrać. Podejdźmy sobie do strażnika Andaru. O kurczę, zrespił się niedawno. Tutaj nasz kolega do 59% został sprowadzony, ale nasze szczęście wytrwał tą walkę. Zobaczcie, tutaj ten exp nie jest wcale aż taki słaby. To niektórzy mówią, że tu jest słabo. No, słabo są, bo nigdy tutaj nie byli. Tak naprawdę nie jest tutaj tak słabo. Zobaczcie, ile jest tych stworów, jakie są grupy. To naprawdę jest warte uwagi te expowisko. Gdybym, wiecie, nie expił w grupie, to już bym miał z 20%. No, ale przez to, że expił w grupie, to na pewno jakbym expił sam, szłoby mi wolniej. A tak, wiecie, w grupie tu sobie wszystko zabijamy. Czekajcie, tu jest jakaś trzyosobowa grupa. Dobra, zaraz sobie ją zaatakujemy. Damy sobie tylko i wygraliśmy. Będę myślał nad ekwipunkiem, żeby wejść w ten rok już 2014 z jakimś sensownym ekwipunkiem, bo zobaczcie, jakie mam małe SA, to jest naprawdę strasznie. Muszę sobie zrobić jakieś nowe itemy, pokupywać, bo to naprawdę jest porażka. Jak można mieć tak małe SA, żeby wojownik miał ode mnie więcej SA? To po prostu jest nie do pomyślenia. Dobra, już znajomy nas podszedł. Damy mu bez strzał. Dobra, pazury sobie zdobyliśmy. Strażnik Andarum, kolejna grupa. Zobaczcie, jest grupa trzyosobowa. Już ze strażnikiem Andarum. Chciałem zobaczyć taką grupę czteroosobową. Ze same strażniki Andarum są. No to by było naprawdę ciekawe stoczyć walkę z taką potęgą. Jak na nasz poziom. Tutaj sobie zaatakujmy tych lazurowych tygrysów. O kurczę, zaatakowałem ich sam. Nie wiem, gdzie nasz znajomy się wybrał. Czekajcie, musimy po niego chyba podejść chwileczkę. Gdzie on jest?
Jest. Czy jest przytomny? Czekajcie, zgubił trop. Dobra, chodź za nami. Już chyba się odnalazł. Tak, odnalazł się. Dobra, możemy zaatakować tych dwóch strażników. Może zapytajmy się, ile on ma SA. No bo jak wyrobnik ma więcej SA od tropiciela, to naprawdę nie jest dobrze. 5,76, 5,02, no kurczę. Musimy to trochę poprawić. Zobaczcie, ile tu jest grup. Tutaj naprawdę stać nie można. Nie wiem. Czy sam bym sobie tutaj poradził z tymi czteroosobowymi grupami, na pewno by było trochę ciężko. Ale na koniec może zrobimy taki eksperyment i zaatakuję taką grupę solo. Zdobyłem szpony orła, zobaczcie. 700 warte, może nie jest jakoś to zbyt ciekawe, no ale też zawsze tam jakiś item jest. Dwuosobowa grupa składająca się z dwóch laserowych tygrysów. Skóra nam spadła. O, trzy osoby. Nie. Myślałem, że już trzyosobowa grupa, a to jeden śnieżny tygrys sobie tutaj po prostu stoi koło lazurowych. Trzyosobowa grupa. Tutaj może jest przejście. Nie, niestety nie ma tutaj przejścia. Więc musimy sobie przejść tutaj. On, nasz znajomy, zaatakował śnieżnego tygrysa. No oczywiście nie mieliśmy zbyt dużych problemów. Lazurowe tygrysy 2. Może to będzie też dość prosta przeprawa. Kolejna grupa lazurowych tygrysów, które stoją sobie w drużynie. Nie będę zbierał tych szponów. O, jest też grupa trochę mocniejsza. Zobaczcie, dwóch strażników Andalum, jeden śnieżny tygrys. No, ciekawe. Kiedyś wam powiem, tutaj byłem na tej mapce, ale nie spodziewałem się, że aż tyle tutaj po prostu jest tych stworów. No kurczę, to jest naprawdę dość sensowne. O, spadł nam hełm starożytnych. Tutaj nasz kolega zgarnął oczywiście zasłużenie. Tutaj jest mały krater. Nie wiem, co tam możemy znaleźć. Nie będę się zastanawiał, nie będę próbował. Bo tam jeszcze się okaże, że będzie coś nieciekawego i dobrze się to dla mnie nie skończy. Czekajcie, chodźmy sobie jeszcze kilka grupek powybijajmy, bo naprawdę, zobaczcie, jest tego dość sporo. Kolejna grupa. Automatyczna walka. I tędy. Nie da się niestety tędy przejść. Będziemy musieli się wrócić. Chodź za nami, tutaj tam nie przejdziesz. Musimy się wrócić, tak? Musimy się wrócić, dobra. Tutaj chodź, ziomuś. Okej. Kolejna grupa przed nami. 16%. Dobre chłopaki, Mara jest taki, Ostry jest taki i Liu jest taki. Dobre chłopaki, bezimienni, tu każdy jest taki. Chaos łączy ludzi, na pewno nie z przypadku. Czym się z faltem brachu? Każdy dobry chłopak się stara w swoim fachu. Dwa dobrych chłopaków, bez lojalności braku. Z nimi już ma czasu i jakoś lipy nie mam. Rap prosto z podziemia, ja nie zmieniam otoczenia. O tym nie ma mowy. Do szczęścia mi potrzebne dobre słowo, a nie złote podkowy. Atut podstawowy to pijac Kalbera. Dla nas żadna magia, że się ktoś najebał i rozrabia. Że tygodniowa fabia śmiga już bez radia. Że obrotny zgarnia całą kulę, a zamulony wciąż ciśnie na mózgę. Z każdym następnym ruchem pewniejsze kroki stawia. Dobry chłopak Mara, wśród moich gęba sana. Ze mną nowe chłopaki, do Kielona i do Draki. Co palą wódę z Binta, a nie wżyłe maki. Szczere pozdrowienia z mojej mańki. Zwartem dobre chłopaki, nie patrz się wiem do szmaty i niebieskie mundury. Przechodzimy do następnej tury. Swoje szesna wióry pozostaną swoi za swoimi staną. Z greką, a nie z kramą. Charakterem się nie zblamią, nie ma takiej opcji. Ryjek Ostry Mara, a z nami dobre chłopcy. Dobre chłopaki, same dobre chłopaki. Same dobre chłopaki. Każdy z bombatyki jest taki. Z WTP każdy taki. Same dobre chłopaki. Tomas, Maty, Zdejo, Dejo, Szpania. Dobre chłopaki. Bo nie kuli, każdy jest taki. Same dobre chłopaki. Same dobre chłopaki. Same dobre chłopaki. Same dobre chłopaki. Mam ich, mam ludzi, których znam. Oni dają wiele, więc ja też dużo dam. Grupa przyjaciół i to są nasi bliscy. Chuj,
zaskoczenie wielu, niepotrzebni nam są wszyscy. Chłopak nie przypuszczał, gdy brał pierwszą komunię, że jedyny zarobek będzie miał na jumie. Nie cierpiałem z głodu, a jednak to rozumie, a wielu pajaców zrozumieć nie umie. Dobre chłopaki, a oddziela ich krata, zanim ją przekroczą, miną grube lata. Rap na maksa szczery, więc powiem ci to wreszcie. Niekoniecznie winny znajduje się w areszcie, niekoniecznie niewinny jest na wolności. Ten rap, te słowa mówią ludzie prości, tylko charakter czatuje wizerunek. Dobre chłopaki zasługują na szacunek. Wiem, kto jest swój, a kto zwykły pedał. Nie masz honoru, to pies cię jebał. Dobre chłopaki, a na świecie jest niewielu. Jest kilku takich, którym powiem przyjacielu. Wszyscy tu razem, wszyscy w jednej zgodni. Dobry raz Bytomia, który pisze chodnik. Dobre chłopaki, same dobre chłopaki. Same dobre chłopaki, same dobre chłopaki. Kamil Deka, Hiszpan, zwierzak, tu każdy jest taki. Mówią o tym traki, że Kargul, Adik to dobre chłopaki. Wszyscy na treningach, tu każdy jest taki. Cała bramka Bytom, tu każdy jest taki. Dobre chłopaki, dobre chłopaki. Same dobre chłopaki, same dobre chłopaki. Same dobre chłopaki, same dobre chłopaki. Same dobre chłopaki, z fartem chłopaki. J.W. Elvis, dobre chłopaki. Gmulo, Chopek, dobre chłopaki. Tejko plus nasza ekipa, tu każdy jest taki.